Dzień dobry albo dobry wieczór. Tomasz Stawiszyński. Witam państwa w kolejnej odsłonie podcastu Inąd. Od razu przepraszam za przerwę tygodniową, nieplanowaną. Z opóźnieniem słyszą państwo ten odcinek. No, przerwa, jak napisałem w profilu facebookowym podcastu i, i na swoim Facebooku prywatnym była związana ze sprawami urlopowo-technicznymi. Po prostu akurat w miejscu, w którym byłem, Wi-Fi okazało się Nieprzepustowe na tyle, żeby można było przesłać plik i nagrać w odpowiedniej jakości tę rozmowę. W związku z czym musieliśmy odłożyć nagranie do kolejnego tygodnia. No, ale mam nadzieję, że będą Państwo z tego zadowoleni, cośmy nagrali, bo wydaje mi się, że to bardzo ciekawa rozmowa z doktorem Pawłem Boguszewskim, jak już zapowiadałem wcześniej. O złu rozmawiamy. Undemalum to jest pytanie, które zaraz na początku tej rozmowy Pawłowi Boguszewskiemu zadaję. No i zobaczycie, jak on sobie z tym radzi już za chwilę. Ale od razu powiem, że. To jest pierwsza część tej rozmowy. Drugą część usłyszą Państwo w przyszłym tygodniu. Temat jest rozległy, moglibyśmy chyba z dziesięć albo i sto nawet części e, nagrać. E, no nagramy dwie. W każdym razie e, teraz pierwsza, a za tydzień druga. No to bez zbędnych już rozwinięć i przedstawień. Paweł Boguszewski. Doktor Paweł Boguszewski, gości w podcaście Skądinąd, już oczywiście nie po raz pierwszy. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Dzisiaj jak to mamy w zwyczaju, bo akurat te nasze rozmowy w Skądinąd to zawsze dotyczą jakichś takich fundamentalnych kwestii. Znowu się zmierzymy z kwestią fundamentalną. Rzekłbym, że nawet z jedną z tych absolutnie najbardziej fundamentalnych, jeśli tu jakieś stopniowanie w fundamentalności można w ogóle wprowadzać. Czyli z odwiecznym pytaniem trapiącym ludzkość, obecnym w religiach, w filozofiach, ale nie tylko, bo dzisiaj też na różne sposoby nauka, neuronauka w tym stara się na nie odpowiadać. Undemalum, skąd zło? To oczywiście jest temat na nowo aktualny. Myślę, że ta kategoria jakoś już trochę do lamusa odesłana przy okazji wojny w Ukrainie powróciła i na różne sposoby się zastanawiamy wszyscy nad tym, co powoduje ludźmi, którzy na przykład do kraju tuż obok, który nie wykazuje żadnych agresywnych zamiarów i tendencji, wysyłają zbrojne wojsko, zrzucają bomby, zabijają ludzi. Powodują mnóstwo zniszczenia i cierpień. Co takimi ludźmi powoduje, dlaczego oni to robią? Wiele jest odpowiedzi na to pytanie, oczywiście. No i przy tej okazji, przy okazji tych, tych pytań, właśnie wraca ta fundamentalna sprawa dlaczego człowiek może w ten sposób postępować? Co nim powoduje? Jakie są tego źródła? No dobrze, to ja Cię po prostu skonfrontuję na dzień dobry z tym fundamentalnym pytaniem i zobaczymy, co na nie odpowiesz. Undemalum, Pawle. O, no tak, zwykle jak gadamy, to gadamy o rzeczach, rzeczach ważnych i to jest rzeczywiście kwestia, no wydaje mi się, jedna z najbardziej podstawowych. Natomiast tutaj musimy zacząć jednak od przybliżenia tego stwierdzenia, które jest stwierdzeniem nienaukowym, to znaczy, można powiedzieć, potocznym pewnego rodzaju Potoczną opinią czy, czy oceną, bo jednak, żeby się odnieść do pewnego rodzaju zjawisk, które chcemy przypiąć do biologii, ewolucji, neurobiologii, mózgu, do czegokolwiek, no musimy je w jakiś sposób bliżej zdefiniować. Czyli problem jest taki, że pozostaniemy pewnie w tej tematyce, którą możemy nazwać tematykiem genezy powstawania zła. Natomiast musimy sobie jednak rzeczywiście dużo bliżej je yy, zdefiniować. Znaczy, no co jasne. rozumiemy pod tym pojęciem zła? No bo yy, zła może być pogoda, yy, więc używamy pewnego rodzaju słowa, które jest yy, yy, przymiotnikiem, który określać może bardzo różne rzeczy. Yy, no i problemem może być to, że yy, na samym końcu będziemy mieli Problem z odpowiedzią, ponieważ zadane pytanie nie było zbyt precyzyjne. Ale to jest bardzo częste, bo chociażby jeżeli rozmawiamy na przykład o świadomości, co żeśmy już robili, rozmawiamy o emocjach, co żeśmy też robili, albo w innych dziedzinach, to często przytaczana energia fizyce, no to okazuje się, że mamy pewne potoczne pojęcia, które. Ciężko jest potem wtłoczyć w ramy nauki, więc tutaj dobrze, żebyśmy właśnie sobie zawęzili i wydaje mi się, że to, co tak naprawdę o co nam chodzi, bo rzeczywiście kontekstem naszej rozmowy niestety jest sytuacja w Ukrainie, to jest właśnie zło, które czynią ludzie, czyli coś, co powoduje, no właśnie, cierpienie innych ludzi, cierpienie zwierząt. Cierpienie, któremu one nie zawiniły, i nie są w żaden sposób winne. Więc tutaj wydaje mi się, że to możemy w jakiś sposób zawęzić do nie tyle przyczyn zła w ludzi, ile do pewnego rodzaju przyczyn okrucieństwa ludzi. Coś, co byśmy raczej nazwali no bo... w tym momencie okrucieństwem. Mm. Jak, jak uważasz? Tak, ja, ja myślę, że to w ogóle to cieszę się, że czujnie na to zareagowałeś. Ogólne pytanie, które brzmi tak bardzo doniośle, ale właśnie niesie ze sobą cały szereg pułapek i tutaj na jedną z tych pułapek wskazałeś. No, no generalnie są takie dwie zasadnicze def, definicje, czy grupy definicji tego... Terminu, którym się będziemy dzisiaj zajmować, czyli zła, jedne nazwijmy je esencjalistyczne, uznają, że istnieje właśnie jakieś obiektywne, obiektywna rzeczywistość, która się pod tym terminem kryje, czy do której ten termin odsyła, czasem ta rzeczywistość ma postać jakiegoś bytu osobowego, intencjonalnie pragnącego zła właśnie. Czyli czegoś przeciwnego zamiarom bytu dobrego. Tu oczywiście kontekst religii monoteistycznej, chrześcijaństwa jest najbardziej oczywisty. No i ten, kto zło popełnia, ten właśnie jakoś w tej złej, obiektywnej rzeczywistości uczestniczy. Tutaj, tutaj też oczywiście dużo różnych wariantów tych esencjalistycznych definicji było, łącznie z tą najsłynniejszą. Z pozoru antyesencjalistyczną definicją świętego Augustyna, który powiadał, że złoto jest po prostu brak dobra, że to jest negatywna wartość, nie ma nic takiego substancjalnego w złu, tylko jest wyłącznie negacja, brak. Priwacji boni, czyli brak brak dobra. No a drugie, czy inne, czy druga grupa definicji, czy inne definicje nieesencjalistyczne, właśnie mówią tyle, że my tym terminem określamy na przykład rozmaite stany rzeczy, które z różnych powodów wywołują dyskomfort. No, jeśli odczuwamy cierpienie, jeśli cierpienie odczuwa jakaś istota żyjąca, jeśli jakiś, nie wiem, jakaś wartość ulega destrukcji, którą uznajemy za istotną i, i wartą zachowania, no to wówczas wydarza się zło. Ale, ale myślę rzeczywiście, że na tę potrzebę naszej rozmowy tutaj to najlepiej chyba zawęzić ten, ten temat do no właśnie do jakichś zachowań czy jakichś działań, które wywołują cierpienie, albo które są nacechowane impulsem destrukcji. Niekoniecznie to musi być coś, co wywoła bezpośrednie cierpienie, no bo na przykład zniszczenie kaplicy Sykstyńskiej byłoby złem, niewątpliwym. No niekoniecznie wiązałoby się z jakimś bardzo bezpośrednim cierpieniem, chyba że pewne nasze estetyczne, um, jakieś zmysły by, by, by ucierpiały, jakieś nasze poczucie. Nie wiem, spoistości kulturowej i tak dalej, ale destrukcja, agresja, potrzeba niszczenia myślę, że, że, że tym się możemy po prostu tutaj zająć w tej rozmowie. Tak sobie zawęzić ten temat. Doskonale, Co ty na to? to. Jak najbardziej. To znaczy właśnie o to mi chodziło, żebyśmy tutaj. Hmm... Troszeczkę wiesz, jak w tej anegdocie z egzaminem biologicznym i słoniem przeszli do tego, co, co możemy lepiej określić, czyli właśnie tak. czyli tą sytuację, którą, którą wiemy, o której, o której się nauczyli. To taka anegdota jest, że. Był student biologii, który miał zdawać egzamin u profesora, który, który się specjalizował w różnego rodzaju robakach, i student oczywiście obkuł wszystkie robaki, ale to był egzamin zoologii. No ale profesor w, przybył w nagłym takim porywie spontaniczności powiedział: panie, panie studencie, pan mi opowie o słoniu. Więc student zdębiał, zaczął dukać, mówiąc, że słoń ma cztery nogi, ma ogon, ma trąbę. Tromba przypomina robaka, a robaki dzielimy na. No więc my tutaj dokładnie wychodząc od ogólnej teorii. Bardzo dobra teorii, strategia. Tak, teorii zła, przyszliśmy sobie, że tak naprawdę będziemy, będzie nam chodziło o to, jakie mogą być przyczyny, że ludzie czynią to, co nazywamy złem, czyli na przykład powodują cierpienie, powodują, popełniają czyny okrutne i rzeczywiście bestialskie wobec innych ludzi. Czyli bez, powodu. Rzeczywiście, bez, tak, bez tak, wyraźnego powodu, tak, tak, albo powodu. z motywacji jakichś bardzo egoistycznych, egocentrycznych, no, no to no, bo do tego jeszcze się... dojdziemy, bo te motywacje mogą być bardzo różne, hmm. ale dobrze, że jak gdybyśmy sobie przesunęli ten, ten ciężar naszej rozmowy właśnie w tym kierunku. No bo tutaj dobrze, jeszcze wracając tylko do tych ogólnych takich, właśnie yy, tematów, no bo jednak tutaj jest ten problem właśnie. Bardzo często eksternalizacji przyczyn zła. Wspomniałeś tutaj o, o właśnie tych, można powiedzieć, wytłumaczeniach religijnych, gdzie rzeczywiście utożsamia się to na przykład z szatanem, który podpowiada jakieś złe rzeczy, który wodzi na manowce, który powoduje, że ci dobrzy ludzie dopuszczają się złych, złych czynów. No, akurat, no, ponieważ no, naukowcy jednak są materialistami w Większości, przeważającej większości i stąpają raczej po twardym gruncie, no to oni tej eksternalizacji tej nie uznają. Więc ona jest rzeczywiście doskonałą wymówką, gdzie można zawsze powiedzieć, że to nie ja podjąłem decyzję o popełnieniu okrutnych czynów, to po prostu jakiś zewnętrzny czynnik mi kazał. A ja jestem dobry, to nie moja wina. Niestety jest to jedna z można powiedzieć gorszych wymówek, i niestety być może też jest. Przyczyną dosyć złej cierpienia. Ale wiesz, ilości, że zła istnie, istnieje też, rzekłbym, taka właśnie quasi naukowa, czy ugruntowana w każdym razie w nowoczesnej neuronauce wersja tej eksternalizacji. To nie ja, to mój mózg. Yy, tak. <grym> no, tutaj <grym> oczywiście, żeś. Yy... Troszeczkę mnie zaskoczył, ale tak, tak. no Można coś w ten sposób. Ale do tego powiedzieć. jeszcze przejdziemy, bo, bo, bo to w no, ogóle jest no, bardzo no, ciekawe. To już jest i... jeszcze szersza no. kwestia, bo to jest oczywiście kwestia e, tak naprawdę ogólnie świadomości i, i tego, czy mamy wolną wolę. Tak. Ale no tutaj też, znaczy, to aż tak daleko nie zjeżdżajmy z tej trąby słonia na jeszcze dalsze robaki. To znaczy, rzeczywiście ta wolna wola jest czymś, co jest. E, pewnym rodzaju zjawiskiem, które jest związane z tym tematem bardzo silnie, ponieważ pytanie jest na ile człowiek, który dopuszcza się okrutnych czynów, no miał pewnego rodzaju możliwość pełnego swojego wyboru, a na ile jego pewne, znaczy nie tyle wybory, ile decyzje, które zostały przez niego podjęte, były uwarunkowane na przykład, no nie wiem, chociażby jego garniturem genów, który, który dostał i na który nie ma żadnego wpływu, środowisko, które też go w jakiś sposób ukształtowało, i konkretne okoliczności, w których działał i których dopuścił się pewnych czynów. Więc to zagadnienie tej wolnej woli, no to też o tym, żeśmy wielokrotnie rozmawiali, to jest i będzie pewien na pewno dosyć duży przyczynek do dyskusji, szczególnie w obrębie prawników, gdzie Właśnie udowodnienie poczytalności, czyli możliwości podejmowania decyzji w sposób no, niezaburzony, jest jednym z ważniejszych takich wyznaczników, czy możemy osobę ukarać, czy ona może ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Natomiast no więc, tutaj rzeczywiście. Tak? Ja, ja tutaj jedną rzecz dorzucę, tylko wiesz, to może jeszcze o tym sobie pogadamy. Przy, przy innej okazji, bo to rzeczywiście jest jakiś potężny temat, ta kwestia wolnej woli. Cała, cała, całe prawodawstwo zachodnie, cały system prawa zachodniego zakorzeniony w prawie rzymskim opiera się na założeniu, że człowiek jest świadomym, intencjonalnie działającym, odpowiedzialnym za swoje czyny, podejmującym autonomicznie decyzję podmiotem, który właśnie może być. Osądzany może być traktowany jak, jak działający zgodnie ze swoją wolną wolą, i tam temu służą też rozmaite sposoby ustalania, czy nie doszło do jakiegoś zakłócenia właśnie w tym procesie decyzyjnym, czy stan psychiczny, kogoś oskarżonego o dokonanie jakiejś zbrodni, no, nie powodował, że on właśnie tej odpowiedzialności ponosić na przykład nie może, przynajmniej nie w pełni. Ale są takie sytuacje czy takie przypadki teraz bardzo żywo dyskutowane w kręgach prawniczo-neuronaukowych i mówiliśmy często o tym, ale ja, ja jeszcze przywołam ten raport sprzed 10 już lat ponad Neuroscience and Law, Królewskiej Akademii Nauk Brytyjskiej. Tam jest bardzo ciekawy no, cały szereg rozważań na temat właśnie kwestii odpowiedzialności i wolnej woli w kontekście współczesnej neuronauki, która jednak bardzo intensywnie ten mit autonomicznego, ja racjonalnego podważa. Jest tam bardzo ciekawy przykład, człowieka, właśnie, który. Był bardzo szanowanym, porządnym obywatelem. W pewnym momencie zaczął już nie będę się rozwijał z tym przykładem, więc nie będę opowiadał o co chodziło ale w każdym razie popełniał czyny zabronione. Po czym okazało się, że w jego mózgu rozwija się spory guz, który został wycięty. Po tym, kiedy został wycięty, on te wszystkie skłonności stracił. Po czym po dwóch, albo no, przeszedł jakąś tam reedukację, był jakiś wyrok taki w miarę łagodny dla niego. Później, po kilku latach, znowu zaczął wykazywać tego typu tendencje, no i okazało się, że ten guz się wznowił, i po kolejnej operacji znowu te tendencje ustały. Było duże prawdopodobieństwo, że to jest związane w szczególności właśnie ta tendencja do zachowań przestępczych z tym guzem. Tutaj były korelacje ewidentne, sąd to uznawał, ale dyskusja na temat tego, jak traktować tego człowieka, czy on w zasadzie odpowiada za to, co zrobił, czy nie odpowiada, czy on popełnił czyn zły, czy nie popełnił, no była bardzo długa i ciekawa. Tak, i to jest rzeczywiście coś, co jest pewnego rodzaju problemem, ponieważ możemy mieć. Do czynienia z przestępcą, który dopuścił się czynów bardzo złych, natomiast ma bardzo cwanego prawnika, który dokładnie przeczytał ten raport. I prawnik na przykład twierdzi, dokładnie. że jego pacjent, nie pacjent, jego klient nie może być sądzony, ponieważ jego mózg jest chory, a... Po prostu nauka nie jest w stanie jeszcze na tym etapie wykryć chorobę tego, tego mózgu. Już są, tym... już są takie strategie, właśnie, obrony. Tak. Więc to jest. Więc to jest to niebezpieczeństwo, ponieważ jednak no, już kończąc tą dygresję, musimy pamiętać, że jednak ta, ten, ta kara, przynajmniej kara pozbawienia wolności, ona ma kilka aspektów, bo ma ten aspekt właśnie ukarania sprawcy, ale też. Ochrony potencjalnych kolejnych ofiar, czyli izolacji, jak również uczynienie tym, którzy jak gdyby byli w jakiś sposób skrzywdzeni. Także tam jest więcej, więcej właśnie aspektów takiej kary niż tylko i wyłącznie ukaranie. Natomiast no, jest to coś, co rzeczywiście jest polem, które, tak jak wspomniałeś, ten raport ma 10 lat. Wydaje mi się, że niespecjalnie dynamicznie się rozwija dyskusja, a powinna, bo to jest naprawdę czas już bardzo podeszły i Tutaj te rzeczy są troszeczkę wydaje mi się, tak odłożone, odłożone na bok. Ale wracając do tego naszego do tego naszego właśnie głównego tematu, czyli to zadawanie cierpienia innym ludziom, innym ludziom, wtedy, kiedy nie, nie musimy tego robić. Bo wydaje mi się, że tutaj powiedziałeś o tym niezawinionym cierpieniu. Więc dokładnie to chyba chodzi o to, że wtedy, kiedy, jak gdyby. Nie musimy tego robić, tylko w jaki sposób wybieramy. Wybieramy postępowanie okrutne, sadystyczne, tak. nadmiernie, nadmiernie yy, o, znaczy, no jak już tak przesadnie ostre i okrutne, którymi traktujemy tych ludzi. Notatki no i tutaj spod... jest Dostojewskiego opisują właśnie dokładnie w esencji tego typu zachowanie. Notatki z podziemia. Tak, ale to no niestety literatura tego rodzaju jest przebogata i tutaj no właśnie obecna sytuacja, czyli wojna w Ukrainie, która nam przywołała nie tylko to okrucieństwo, którego dopuszczają się żołnierze rosyjscy ale również pokazały się artykuły które pokazują generalnie wysoki poziom okrucieństwa właśnie na przykład chociażby w armii rosyjskiej to znaczy to, że jest to armia która jest oparta na bardzo silnej fali na bardzo silnym gnębieniu osób niżej postawionych gdzie jest bardzo wysoki poziom agresji gdzie te wszystkie rytuały kończą się dla bardzo wielu rekrutów śmiercią co jest oczywiście skrzętnie zmiatane pod dywan. Czyli, że jest też różny poziom, można powiedzieć, okrucieństwa pomiędzy różnymi społecznościami. Mamy społeczności, które są nastawione na to, żeby jednak ta interakcja pomiędzy osobnikami była jak najmniej nacechowana właśnie agresją czy okrucieństwem, a są takie, gdzie to okrucieństwo i ta agresja jest w dużo wyższym stopniu. Widoczna jest, jak gdyby no, można powiedzieć, pewnego rodzaju częścią tych społeczeństw. I to się zmienia, to znaczy, no, chociażby jeszcze nie tak dawno, te kilkadziesiąt lat temu kary cielesne wobec dzieci były czymś, co było uznawane za może nie genialny sposób wychowania, ale jednak ale było przyzwolenie. Tak, no, do tej pory zresztą. Niektóre środowiska y, polityczne uważają, że to, jest, że to jest dobry środek wychowania. Y, natomiast y, cytując zresztą, prawda, Biblię, że kto rózek nie, nie szczędzi... Nie, to chyba nie jest cy cytat biblijny, pewnie lepiej będziesz wiedział, ale to chodziło o to, że kto rózek nie szczędzi, ten ciątek nie kocha. Y, więc... Tak, tak, znany, znany, tak znana tak, mądrość. Tak, znana mądrość, więc tutaj to się zmieniło i to się zmieniło w ciągu dosłownie kilku, kilkudziesięciu lat i już tego rodzaju zachowania są uznawane za mocno nieakceptowalne społecznie. Czyli jak widzimy, to też jest pewnego rodzaju rzecz, która jest kulturowo uwarunkowana i dosyć, można powiedzieć, elastyczna pomiędzy społecznościami. No my akurat żyjemy w tej sferze kultury zachodniej, która no, przez ostatnie, przynajmniej... Te kilkadziesiąt lat bardzo staranie starała się rugować tego typu przejawy agresji, nadawać im jakieś formy symboliczne bądź formy zastępcze, takie chociażby nie wiem, rywalizacja sportowa i w jaki sposób tą taką, można powiedzieć, agresję i zadawanie cierpienia z takiego codziennego życia eliminowała. No dobrze, ale to wracając do tego głównego tematu, z którego rozkosznie zjeżdżamy na prawo i lewo, no to jeżeli mamy sytuację, gdzie rzeczywiście jest osoba, która może, na przykład wyobraźmy sobie warunki doświadczalne, czyli taki eksperyment, znamy wszyscy eksperyment Milgrama, gdzie jest w pokoju aktor, który otrzymuje szoki elektryczne. Oczywiście ich tak naprawdę nie otrzymuje, tylko bardzo dobrze udaje, że jest rażony prądem. A po drugiej stronie siedzi przeciętna osoba złapana niemalże z ulicy, i ona ma specjalną aparaturę, którą może podać szok o różnym natężeniu. Przy czym oczywiście wie, bo to jest opisane na aparaturze, że im wyższy szok, tym jest bardziej niebezpieczny. Tam jest napisane, że na skali, że to jest tam lekki ból, mocny, bardzo mocny zagrożenie życia tej, 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 tej osoby. I oczywiście w tym eksperymencie Milgrama. Mieliśmy kogoś, kto nakazywał używanie tego typu aparatury, ale tutaj na razie możemy jeszcze zanim w ogóle dojdziemy do czegoś takiego, to wyobrazić sobie, że po prostu mamy osobę, która może czegoś takiego użyć albo nie musi. To znaczy po prostu ma wolną wolę może używać tego guzika i zadawać cierpienie, a może tego nie robić. No i teraz chodzi mi w tym przykładzie o to, że możemy mieć przyczyny. I od nich byśmy zaczęli przyczyny wewnętrzne. To znaczy, skąd się może brać takie zupełnie bezinteresowne, hmm, bezinteresowna chęć zadania cierpienia innej, innej osobie? Ponieważ no tutaj patrzymy sobie. Mm, powiedziałeś, tak, um, że wewnętrzne, tak? Bo, bo, tak, bo wewnętrzne. tutaj oczywiście to znaczy, cały szereg. były zewnętrzne i do nich sobie no właśnie, dojdziemy później. Tak. Tak. O tym sobie powiemy, jakby w kolejnym etapie. Natomiast trzeba by zacząć od tego, czy. Jest tak, że osoba, która nie ma wpływu społecznego, zewnętrznego, to znaczy, już troszeczkę ze na przykład nie ma nikogo, kto z autorytetem nakazuje jej wykonać czyn okrutny, bądź są sytuacje, bądź inne okoliczności, jak na przykład chociażby trening, który jest przeprowadzany w wojsku, który właśnie ma obniżyć pewnego rodzaju własny osąd moralny i pozwolić tym osobom robić rzeczy, których. Cywil by raczej nie zrobił, ale to są te rzeczy, które byśmy odnieśli do takich, można powiedzieć, wpływów zewnętrznych, wpływów społecznych i sytuacyjnych. Natomiast tutaj trzeba najpierw zacząć od tego, czyli od samego środka. Czyli mamy kogoś, na kogo nie nakładamy tego rodzaju wpływów, i pytanie jest, czy taka osoba może chcieć dopuszczać się czynów okrutnych. Czy to okrucieństwo może urosnąć z przyczyn wewnętrznych. No i teraz wiemy, że tacy ludzie istnieją, że są ludzie, którzy e lubią bądź e chcą zadawać cierpienie innym, nawet jeżeli mogą sprawę rozwiązać w inny sposób. No to jest kasus, e na przykład Teda Bandy. Teraz jest dużo i seriali, i książek na temat tej postaci. To seryjny morderca amerykański, słynny, skazany na karę śmierci. Są też nagrania z tedem bandym na YouTubie do obejrzenia. Jest to pod wieloma względami dość osobliwa i fascynująca postać. No właśnie, dlatego że to był człowiek, który generalnie funkcjonował w szczęśliwej rodzinie w miarę, no, może nie jakiejś super szczęśliwej, każda rodzina ma swoje problemy, ale niewątpliwie nie była to jakaś straszna patologia, przeciwnie, normalna amerykańska rodzina i to był człowiek, który właściwie od małego wykazywał skłonności właśnie do fascynacji śmiercią, cierpieniem, przemocą, destrukcją, właściwie nie wiadomo skąd. No, i później te swoje fascynacje realizował, mordując kobiety. I to jest taki przykład kogoś, właśnie kogo nie do końca da się wpisać w te różne narracje, które mamy. Z jednej strony te około milgramowskie mówiące o tym, że że ten kontekst społeczny jest bardzo istotny, a z drugiej strony te psychoanalityczne, które z kolei szukają właśnie źródeł w dzieciństwie. Tu, jakby po prostu ten człowiek się z czymś, czy z taką tendencją, czy z taką skłonnością urodził. A widzisz? I tutaj mam od razu dwie uwagi. Pierwsza, że on do naszej rozmowy nie jest dobrym przykładem. To znaczy, rzeczywiście jest o, czymś, co ciekawy. jest. Co jest ciekawym przykładem, ale to jest, można powiedzieć, taki e, troszeczkę tak jak ludzie boją się latać samolotami. Chociaż, e, jeżeli policzymy sobie ilość wypadków śmiertelnych na ilość przewiezionych ludzi, to transport samolotowy jest bardzo bezpieczny, na przykład w porównaniu do m, transportu y, samochodowego, gdzie ten współczynnik wypadków i śmiertelności jest dużo, dużo wyższy. Ale jednak ludzie się boją, bo to jest dużo bardziej spektakularne. I troszeczkę tak jest właśnie z takimi przypadkami, jak właśnie ten Ted Bundy. E, trzeba pamiętać, że mm, no on jest pewnego rodzaju już taką ekstremą właśnie tego takiego z, no, zła, które do tego jeszcze działało z sukcesem i jeszcze z, z uśmiechem uwodzącym, e, ale raczej to jest, można powiedzieć, no trochę tak jak, nie wiem, wygrana na loterii, bardzo mało... Mało przypadków jest takich, ale one są strasznie spektakularne i przez to są ciekawe, i próbuje się na nich generalizować to, co się dzieje w całym społeczeństwie, ale jak najbardziej oni występują. Od nich możemy takich przypadków zacząć. Natomiast bardziej by, bym, by mi chodziło o coś, co, co, co jest pewnego rodzaju cechą, co może być rozkładem tej cechy w każdym z nas, to znaczy w każdym w każdej osobie, no bo wiemy niestety z tego takiego powszechności zła, z tej banalności zła, że pewne rzeczy mogą się nam przytrafić. To znaczy osobom, które nie są tym właśnie jednym psychopatycznym mordercą, tylko po prostu są zwykłymi ludźmi, którzy funkcjonują w miarę normalnie w swoim zwykłym życiu, i nagle mogą się dopuścić właśnie czynów okrutnych, jasne. Albo sytuację, albo właśnie poprzez coś, co się no, w, nich, w nich dzieje. Więc, więc tutaj ten, ten bandy jest o tyle do, dobrym przykładem, że rzeczywiście nam pokazuje pewną taką jaskrawość y, takich przypadków, ale z, jednocześnie nie jest reprezentatywne dla szerokiego grona osób, które dopuszczają się takich czynów. No i tutaj akurat jest dosyć y, tak, takie taka ciekawe spostrzeżenie, mianowicie nie tak dawno zostało wprowadzone, próbuje się wprowadzać takie pojęcie jak codzienny sadyzm everyday sadism. I to jest takie pojęcie, które jest, odróżnia się je od patologicznych sadystów, to znaczy takich ludzi, którzy rzeczywiście cierpią czerpią wysoką przyjemność z zadawania cierpienia innym ludziom, gdzie oni już mogą podlegać pod pewnego rodzaju można powiedzieć taką definicję już no diagnozę psychiatryczną. Natomiast taki codzienny sadyzm to jest no na przykład osoby, które nie wiem, psują innym dobrą zabawę z nie do końca wi wiadomych przyczyn, które zadają pewnego rodzaju y no Mogą komuś coś zepsuć, sprawić komuś przykrość, mogą tego nie robić, to jednak wybierają na przykład, żeby kogoś obrazić, albo na przykład, żeby kogoś obrzucać błotem. To jest bardzo częste, chociażby na przykład w, właśnie na forach internetowych, gdzie mamy właśnie zjawisko trollingu, czy na przykład innego rodzaju gnębienia ludzi. No i tak naprawdę, bardzo często te osoby nie muszą tego robić, tylko w jakiś sposób znajdują lekką przyjemność w niezamocnych y, takich aktach y, nieprzyjaznych. No i okazuje się właśnie, że akurat takich osób no, jest, jest kilka procent. Y, natomiast właśnie te osoby bardzo często wykazują fascynację, właśnie różnego rodzaju filmami o takich psychopatycznych mordercach właśnie opisami tortur, materiałami, gdzie mogą zobaczyć czy, czy, czy jak zbliżyć się do tego prawdziwego zła. Ale tutaj właśnie bardziej chodzi mi o to o coś, co na samym końcu jest rzeczywiście tym psychopatycznym mordercą, ale wcześniej ma pewną rozciągłość, która Definiuje cechy, które możemy zmierzyć tak naprawdę u, u szerokiej, szerokiej populacji ludzi. Czyli coś takiego chcesz powiedzieć, co, co się pojawia zresztą bardzo często w różnych analizach, także tych socjologicznych czy bardziej społecznych, dotyczących właśnie i zła. Już teraz nie definiujmy tej kategorii, ale po prostu zła, ale też społecznej percepcji. Zła i, i ludzi, którzy popełniają takie drastyczne czyny, że my mamy tendencję właśnie do myślenia o tych ludziach jako o jakichś radykalnie różnych od nas. Nawet słownikowo to się odzwierciedla: bestie, potwory, często się używa w potocznej mowie tego typu sformułowań, tymczasem tu jest po prostu kontinuum. To znaczy, po pierwsze, w różnych sytuacjach zwykli ludzie zachowują się często właśnie tak jak te bestie rzeczone. To po pierwsze. A po drugie, no właśnie pomiędzy takimi zachowaniami a czymś, co określiłeś mianem codziennego sadyzmu, istnieje kontinuum. Kontinuum, gdzie Aha. właśnie. Mamy po jednej stronie jakieś zachowania mieszczące się często w społecznej normie teoretycznie, albo takie, które no, gdzieś na granicy balansują, a później już po jakimś kolejnym zagęszczeniu, zagęszczeniu dochodzi do, do takich drastycznych sytuacji. To, to po prostu jest mhm. kontinuum. Tak, i tutaj y, doszliśmy. Do tego właśnie, że no, mamy tak zwanych psychopatycznych morderców, czyli możemy powiedzieć sobie właśnie o psychopatach, którzy, yy, którzy oczywiście i my już wiemy, że ten psychopatyzm jest pewnego rodzaju też cechą, która jest rozłożona na pewnym kontinuum, to znaczy na tym czubku tej, tej krzywej normalnej. Mamy właśnie tych psychopatów, którzy zachowują się już no, drastycznie. I, I oni rzeczywiście bardzo często zda zdarzają się, że są mordercami właśnie seryjnymi. Y Bodajże, z amerykańskich badań wynika, że około 8% osadzonych więźniów to są właśnie psychopaci, i około mężczyzn i około 2% kobiet, czyli znowu też nie tak dużo. Czyli to nie wyjaśnia nam przyczyny wszystkich przestępstw, w szczególności przestępstw, gdzie dochodziło do przemocy czy, czy do okrucieństwa. Natomiast no szukając przyczyn, właśnie co się dzieje z, z takim umysłem takich, takich osób, które właśnie mają psychopat, są psychopatami, no to tutaj jedna z teorii mówi o tym, że są to osoby, które nie mają empatii afektywnej. To znaczy, ta empatia jest bardzo ważnym elementem. To czy empatia naukowo ją definiujemy. Ona też oczywiście ma bardzo wiele definicji, jest dosyć złożonym, złożonym takim zjawiskiem. To nie chodzi oczywiście o taką empatię że w potocznym tego słowa rozumieniu, tylko tutaj o to, na tą empatię składa się to, że rozumiemy Odrębność innej osoby, to znaczy, że ta osoba rzeczywiście jest pewnego rodzaju jednostką, która może mieć swoją wolę, swoje cele. Co więcej, te cele niezgodne z, z naszymi, czyli to jest, to zawadza o taką tak zwaną teorię umysłu. Ale jednocześnie, pomimo tej odrębności, jesteśmy w stanie w jakiś sposób zrozumieć stany emocjonalne i mentalne tej osoby. Czyli odczytać na przykład to, że ona cierpi, jest w stresie i przejąć, jak gdyby odczuć ten, ten, ten stan właśnie u siebie. To jest bardzo ważny mechanizm ewolucyjny, ponieważ ten mechanizm ewolucyjny pozwala nam tworzyć stado. Co więcej, jest bardzo dobrym takim mechanizmem przekazywania właśnie informacji o zagrożeniu. To znaczy, jeżeli ktoś ucieka, no to automatycznie nasz system, no widzimy jakąś sytuację, coś się dzieje, nie do końca jesteśmy pewni, co się dzieje i widzimy, że ktoś ucieka. To automatycznie mamy odruch, żeby po pierwsze, już jesteśmy w stanie alertu, dwa, będziemy chcieli uciekać najprawdopodobniej w tym samym kierunku. Czyli nie wiemy, o co chodzi, ale potrafimy przejąć stan emocjonalny takiej osoby. To tak samo to jest na przykład chociażby z mimiką. Ekspresja mimiczna jest bardzo ważna. U zwierząt społecznych, na podstawie mimiki możemy odczytać, czy ktoś się boi, czy, czy jest przestraszony, czy właśnie cierpi. I to nam pozwala współpracować z innymi osobnikami. Jest to bardzo ważny element, właśnie tworzenia, można powiedzieć, takiego dobrze zorganizowanego stada, gdzie te osoby ze sobą po prostu współpracują, potrafią dzielić te stany emocjonalne. No i tą, tą empatię, chociażby. Baron Simon Cohen dzieli na tak zwaną empatię kognitywną i empatię afektywną. Kognitywna to oznacza zrozumienie stanów emocjonalnych innej osoby, czyli rozumiem, że ktoś się boi, rozumiem, że ktoś cierpi, potrafię to nazwać, potrafię to zdefiniować. Natomiast afektywna jest wtedy, kiedy tak naprawdę my to odczuwamy, to znaczy jak gdyby. Widząc cier czyjeś cierpienie, sami czujemy dyskomfort, który powoduje, że chcemy pomóc mu, żeby on nie cierpiał. No i że właśnie u, u psychopatów nie ma tej, tej komponenty afektywnej, natomiast jest bardzo dobra komponenta e kognitywna, czyli rozumieją, że ktoś cierpi, potrafią to bardzo dobrze rozpoznać potrafią bardzo dobrze rozpoznać strach natomiast on nie powoduje u nich tego zarażenia emocjonalnego. Odwrotnie jest na przykład u Osób ze spektrum autyzmu. Oni mają właśnie empatię kognitywną, przepraszam, afektywną, to znaczy potrafią odczuwać, że ktoś, ktoś jest w jakimś stanie nie, no niedobrym dla siebie, natomiast nie potrafią tego zrozumieć poznawczo, to znaczy nie wiedzą o co chodzi. Wiedzą, że ktoś, ktoś się źle czuje, że ktoś właśnie, no nie wiem, jest zagrożony, jest przestraszony, natomiast nie potrafią. Opisać tego, nie potrafią nazwać tego zjawiska, nie potrafią go zanalizować. Czyli brakiem tej, tej empatii kognitywnej. No i to jest oczywiście pytanie, skąd się mogą brać te braki empatii? Skąd się może to, to tutaj to, to dziać? No i tutaj, jak wszystko w przypadku gatunku ludzkiego i w ogóle gatunków? Mamy ogromny konglomerat, na który wpływają. Zarówno czynniki związane z naszym podłożem genetycznym, czyli po prostu geny. Geny, które potem działają tworząc na przykład środowisko wewnętrzne, chociażby poziom testosteronu, bądź ten poziom testosteronu był determinowany na przykład przez kobietę w łonie, czyli poziom testosteronu w okresie ciąży okazuje się, że on właśnie koreluje z trudnościami, im wyższy poziom testosteronu, tym trudniejsze są właśnie problemy z nazwaniem na przykład różnego rodzaju emocji, czyli tą empatią kognitywną, jak również potem ze środowiskiem, czyli chociażby co się dzieje, w jaki sposób ta czy empatia czy jest rozwijana bądź nie jest rozwijana poprzez brak kontaktów społecznych, jak również coś, co jest pomiędzy tymi genami, a takim środowiskiem, można powiedzieć całkowicie obiektywnym, czyli takim, na które ten, ten osobnik nie ma wpływu, a mianowicie środowisko, które on może sam kreować sobie, czyli na przykład dobór odpowiednich przyjaciół, wybory życiowe, które tworzą środowisko, na które on ma pewien wpływ, czyli w związku z tym, na przykład geny, które odziedziczył, mają też pewien wpływ. W związku z tym, Reasumując, wydaje się, że tutaj jednym z takich właśnie przyczyn. Yy, czynów okrutnych, dopuszczających, które dopuszczają się właśnie psychopatii, to jest właśnie ten, ten problem z tą, z tą, z tą empatią. Yy, I skoro tu już jest. To jest jedna no to... Ciekawa, mhm. ciekawa polemika z Koenem, yy, którego zresztą książkę przeczytałem sobie jeszcze przed naszą. Rozmową, tą teorię zła i, i która w zasadzie jest chyba jedną z takich podstawowych prac, jeśli chodzi o te kwestie współczesnych, które tak. takim punktem odniesienia też są w różnych na ten temat dyskusjach, ale bardzo ciekawą polemikę z tym podejściem Koena sformułował. Paul Bloom jakiś czas temu opublikował książkę Against Empathy, przeciw empatii. Ona się też po polsku ukazała, chociaż w jakimś takim chyba niewielkim nakładzie. Pamiętam, że ją próbowałem jakoś kupić i miałem z tym bardzo duże problemy, żeby ją po polsku dostać. Nawet mi się wydawało, że może niekoniecznie ona się naprawdę ukazała, tylko miała się ukazać, ale w końcu jej nikt nie wydał, ale nie, ukazała się rzeczywiście podobno. W każdym razie, Bloom wychodząc z takich pozycji. Ewolucjonistycznych, ale też poznawczych, krytykuje koena, i powiada, empatia w gruncie rzeczy jest funkcją psychologiczną, wykształconą ewolucyjnie w warunkach i na potrzeby wspólnot plemiennych. Ona działa, ale działa tylko wobec tych, którzy są do nas podobni. Przedstawia oczywiście cały szereg badań, które. Wspierają tę te tezę. To jest empirycznie ugruntowany psycholog. Mówi: My jesteśmy empatyczni, ale wobec właśnie tych, którzy zachowują się podobnie do nas, wyglądają podobnie do nas. W związku z czym takie jednostronne akcentowanie empatii w istocie wzmacnia te plemienne wartości i, i, i aspekty życia społecznego, jak ksenofobia jak niechęć wobec obcych, niechęć wobec innych, jak dehumanizowanie innych, a zarazem właśnie budowanie bardzo silnej lojalności na poziomie tożsamościowych afiliacji z przedstawicielami swojej Dokładnie grupy. Dokładnie tak, doskonale. No to, i... tak, to jest, znaczy wydaje mi się, że to jest, to nie jest do końca co tylko, tylko powiem, co on temu, co on mm -hmm. temu mm -hmm. przeciwstawia. On temu przeciwstawia coś, co nazywa racjonalnym współczuciem. Czy mówi w momencie, kiedy my posługujemy się tylko empatią, no to często y, reagujemy krótkoterminowo, to znaczy mamy na uwadze wyłącznie zniwelowanie jakiegoś tam dyskomfortu często własnego dyskomfortu związanego z tym, że doświadczamy także w sobie jakiejś trudnej emocji, bo ktoś na przykład w jakimś dyskomforcie blisko nas jest. Tymczasem racjonalne współczucie właśnie jest wyższą funkcją poznawczą, gdzie, gdzie my cały kontekst jakby szerszy budujemy, wychodząc poza wyłącznie domenę własnych emocji i emocji cudzych. No i to racjonalne współczucie według niego jest kluczem do budowy lepszego świata w cudzysłowie, takiego świata właśnie, gdzie przemocy jest mniej. Empatia mówi nas... Wewnątrz naszego plemienia tylko ugruntowuje w świecie, w którym jest mniej przemocy, bo mniej przemocy wobec siebie nawzajem stosujemy, ale wobec innych bywamy potworami, w cudzysłowie rzecz jasna. Tymczasem, no właśnie, racjonalne współczucie, przekroczenie empatii w tym sensie jest konieczne, żeby, żeby, żeby zła, w cudzysłowie, było mniej na świecie. I co, co ty na to? Znaczy, ja tutaj nie widzę sprzeczności, bo to nie jest. Tak, że, znaczy, jak gdyby oni mówią o empatii, tylko odnoszą to do innego zakresu działania. Bo jeżeli rzeczywiście, to jest już ta część społeczna, do której powolutku będziemy sobie przechodzili, gdzie już mamy właśnie grupę, no to wiadomo, że ta grupa ma jakieś granice, czyli dokładnie, jak najbardziej, bo społecznie rozpatrujemy to na obszarze właśnie grupy. Można powiedzieć grupy lokalnej, czyli taka grupa, w której następowała ewolucja homo sapiens, czyli to były pewnie no, nieliczne, nie wiem, kilkadziesiąt, może kilkaset osobników maksymalnie. I jak najbardziej ta empatia miała być pewnego rodzaju mechanizmem spajającym, ale właśnie tą grupę, a nie cały gatunek. Nie wszystko, już w szczególności nie poza gatunkiem. Także jak gdyby ja tutaj nie widzę tej sprzeczności pomiędzy stanowiskiem Cohena i, i, i Bluma, ponieważ one się odnoszą do, do różnych zakresów. Ale z tą empatią to jak najbardziej, bo to jest też coś chociażby, co Franz de Waal podnosi, że ta empatia też właśnie ona może mieć tę taką też ciemną swoją stronę. Natomiast wracając do Bluma, no to on tak naprawdę. W, powtórzył to co mówi buddyzm od dwóch i pół tysiąca lat, tak? Więc ta właśnie ta zasada tego, tego współczucia, a nie tylko jego współodczuwania, może być drogą do tego, żeby uczynić świat lepszym. Także to tutaj akurat jest to coś, co zostało wcześniej, można powiedzieć, odkryte, bez konieczności analizy poszczególnych składowych. No dobrze, ale tutaj Wracając do, wracając do tego naszego zagadnienia, czyli do tego zagadnienia właśnie tych psychopatów, to psychopatyzm generalnie się wkłada do tak zwanej ciemnej triady, czyli takiego zespołu cech, które jeżeli widzimy u osoby, to należy po prostu dawać drapaka. Ta ciemna triada składa się właśnie z psychopatyzmu, narcyzmu i makiawelizmu. Narcyzm, czyli takie właśnie uwielbienie siebie, yy, rozgrzeszanie siebie nawet ze złych rzeczy, bycie centrum, uważanie się za centrum jak gdyby na, no całego wszechświata i, i, i osobę osiową, kluczową, najważniejszą. Widzenie wszystkich złych rzeczy tylko i wyłącznie na zewnątrz, a w sobie widzenie samych, samych dobrych rzeczy. Makiawelizm, czyli taka cecha, która jak gdyby... No, jest to taka wewnętrzna chęć do manipulowania innymi. To znaczy, mogę kazać komuś coś zrobić, zmusić kogoś do, do, do czegoś zrobienia, to od razu to zrobię. Czyli pewnego rodzaju czerpanie przyjemności z tego, że jesteśmy w stanie wpływać na życie innych. O dobrze to rozumiem, bo tak, 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 tak rozumiem ten makiawelizm. Dodatkowo z z pewnego rodzaju takimi cechami, to znaczy, że celu się środki to znaczy do tego osiągnięcia tego celu. Ja mogę na przykład kogoś oszukać. Nie jest to e, złe, ponieważ to daje mi jakiś zysk, a, a mój zysk jest tym, co wyznacza, co jest dobra, co jest złe. No i psychopatia, o którejśmy powiedzieli. Natomiast właśnie wspomniałem o tym takim codziennym sadyzmie, i to jest takie nowe podejście. Być może ono się nie ugruntuje, zobaczymy, jak to będzie. Ale jest to pewnego rodzaju dynamika w, właśnie w tych. Ogólnie o procesach po powstawania wiedzy, które, które są w, w psychologii, gdzie różnego rodzaju teorie wpadają, wypadają. Tak, sam wiesz na przykład nie wiem, o teoriach osobowości, mamy tam wielką piątkę, ale niektórzy mówią, że osiuje, to jednak jest siódemka i jest wiele różnych takich podejść, więc tutaj akurat jest podejście, żeby tą triadę rozszerzyć i już nie mówić o triadzie, tylko mówić o tetradzie czyli że cztery cechy no i właśnie tą czwartą cechą ma być ten codzienny sadyzm i dlatego akurat badacze zdecydowali się wydzielić ten taki sadyzm ponieważ on zakłada że osoba która dopuszcza się czynów okrutnych ona zysk ma w postaci przyjemności z samego działania właśnie na te zadawania tego cierpienia Podczas gdy u psychopatów bardzo często zadawanie cierpienia jest jedynie środkiem do uzyskania celu. Oni wiedzą, że jeżeli kogoś zastraszy się i sprawi mu się jakąś okrutną rzecz, to ta osoba po prostu wykona to, co ten psychopata chce. Bardzo często dla nich jest to po prostu, jest to po prostu cel do, do, do osiągnięcia, środek do osiągnięcia pewnych celów. Natomiast w przypadku. Właśnie osób o... sadystycznych yy, zadawanie cierpienia jest celem samo w sobie, bo on daje im pewną przyjemność. No i kiedy rzeczywiście szukało się tej cechy w populacji, to okazuje się, że ta właśnie ta cecha ona nie, korelu nie koreluje bardzo silnie z pozostałymi elementami tej, tej triady. W związku z tym można ją wydzielić jako dodatkowy, yy, jako dodatkowy taki właśnie aspekt. To jest skorolowane z tą ciemną triadą, natomiast jednak jest troszeczkę można powiedzieć taką cechą towarzyszącą. No i on rzeczywiście ten właśnie taki skłonności sadystyczne, one mogą całkiem dobrze prognozując, mogą prognozować takie zachowania właśnie antyspołeczne. No i oczywiście to jest coś, co, co, co widzimy w różnym nasileniu u ludzi, ale jednak jest pewnego rodzaju taką dodatkową cechą. Czyli ten sadyzm nie jest, można powiedzieć, taki częsty, ale, ale może występować. Natomiast dużo częściej rzeczywiście jest to dopuszczanie się okrucieństwa, yy, może mieć inne przyczyny. Yy, I to są te wewnętrzne rzeczy. No oczywiście, tu się możemy też zastanawiać, właśnie skąd to się bierze. Znaczy dlaczego, yy, dlaczego sto, z, jesteśmy okrutni wobec tych, których uznajemy za członków naszej grupy, czyli. Teoretycznie tych, wobec których powinniśmy mieć najwyższą empatię. No i tutaj jednym z odpowiedzi może być to, że jest to jednak taki mechanizm, to znaczy bycia nieprzyjemnym, czy okrutnym, czy, czy właśnie trochę takim okrutnie złośliwym do członku naszej grupy, bo jest to pewnego rodzaju mechanizm, który być może wprowadza pewnego rodzaju kontrolę w obrębie tej grupy. Na przykład u zbieraczy łowców zaobserwowano to, że ci łowcy, którzy mają rzeczywiście największe sukcesy, oni bardzo często też troszeczkę są no, traktowani yy, nie super, że to jest super bohater, tylko że właśnie yy, można powiedzieć no takie tak potocznie, o fajnie, że się upolował, ale jest, to, nie wygląda to dobrze, tak jest super, jakaś tam rzeczywiście upolowana ofiara, ale powiedzą mu, nie, 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 nie znowu, że źle coś, coś zrobił, tak Czyli być może jest to pewnego rodzaju mechanizm, który po powoduje, że kontrolujemy ego innych ludzi, że w jakiś sposób staramy się, żeby oni nie wyskoczyli ponad nas. Czyli no taki troszeczkę mechanizm pokazania, że my jesteśmy grupą, więc ty nie możesz być super dobry. To, to chyba trochę przypomina taką filozofię skandynawską, gdzie właśnie, szczególnie to chyba jest w Norwegii silna, gdzie właśnie. Jest takie podejście, że chwalenie się jest bardzo rzeczą niedobrą. To znaczy, ważne jest to, że grupa jest tym, co jest najważniejsze, ty jesteś częścią grupy i dobro grupy jest istotne, a nie Twój indywidualny sukces. W związku z tym, jeżeli masz taki indywidualny sukces, to nie powinieneś się z nim bardzo szeroko odnosić. Więc być może, właśnie tego rodzaju cechy, one występują ogólnie u ludzi, tylko że właśnie jeżeli występują w bardzo dużym nasileniu, no to one prowadzą właśnie już do takich zachowań, które byśmy nazwali ewidentnie antyspołecznymi, a już właśnie w tym samym ekstremum, no to to już są wtedy zachowania całkowicie patologiczne. No właśnie, to jest w ogóle bardzo ciekawa klasyfikacja i te, te cechy, które podałeś, cztery, ta tetrada, Specyficzna. Ona na różne sposoby jakoś wydaje mi się pracuje w takim też codziennym naszym doświadczeniu. Myślę, że znamy takie postacie, które wszyscy, które spełniają przynajmniej częściowo te, ten opis, i, i, i zwłaszcza ta kategoria codziennego sadyzmu mi się wydaje interesująca. Chociaż ta kombinacja makiawelizmu, psychopatii, narcyzmu, jako ta triada pierwotna też przekonująco brzmi. Tutaj oczywiście jest to podstawowe napięcie w różnych definicjach, czy różnych próbach poszukiwania źródeł tego, co nazywamy złem, czy tych zachowań, które nazywamy złem, pomiędzy właśnie tymi, perspektywami bardziej psychologiczno neuronaukowymi, które poszukują źródeł wewnątrz, najkrócej rzecz ujmując, to znaczy odwołują się do pewnych cech indywidualnych właśnie czy do pewnych podatności, które z uwagi na jakieś jednostkowe, na przykład genetycznie uwarunkowane cechy jednostka posiada. A tymi wyjaśnieniami czy tymi perspektywami, które właśnie ten cały kontekst społeczno-kulturowy biorą pod uwagę, i tu specyficznie socjologia sporo ma na ten temat do powiedzenia, bo tam się właściwie patrzy praktycznie wyłącznie przez pryzmat środowiska społecznego, pewnych warunków, które, jeśli osiągną określoną konfigurację, no to wówczas w cudzysłowie produkują zachowania, przemocowe czy, 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 czy zbrodnie po prostu. Jest jeszcze cała ta bogata i niejednorodna i też obciążona licznymi kłopotami sfera refleksji ewolucjonistycznej czy okołoewolucjonistycznej. Do pewnego stopnia wszystko to, co mówiłeś, też oczywiście... Z ewolucji się bierze, czy ewolucji dotyczy. No bo wszystko, co mówimy dzisiaj w perspektywie, nie wiem, neuronaukowej czy, czy psychologiczno-empirycznej o człowieku, oczywiście jest w kontekście ewolucjonistycznym mówione. Ale ja bardzo cenię taką książkę, która się w Polsce w latach 90. ukazała, Barbary Eren W ogóle jest to autorka, którą bardzo cenię. Wybitna amerykańska eseistka, autorka wielu książek, z wykształcenia, zresztą Biolożka Molekularna z doktoratem po, na Uniwersytecie Stanford, właśnie z biologii molekularnej. To jest książka, która się nazywa Rytuały Krwi, Rituals of Blood. I ona tam szuka źródeł, w szczególności zjawiska wojny: tego, że wojna jest tak. Głęboko wrośnięta w historię nowoczesnych społeczeństw i nie tylko nowoczesnych społeczeństw. I ona szuka jakichś korelatów tego, co wojną staje się już w historii ludzkiej kultury, właśnie w głębokich, zamieszłych czasach, kiedy kształtowały się nasze aparatury poznawcze i kiedy te mechanizmy ewolucyjne fundowały naszą umysłowość i nasze odruchy i nasze, nasze zachowania. Powiada, to jest pewna, pewne rezyduum czasów, w których człowiek był ofiarą dzikich zwierząt, zbroił się wobec tego i szukał różnych sposobów na to, żeby z tymi dzikimi zwierzętami walczyć, żeby z nimi wchodzić w konfrontacje, chronić się przed nimi właśnie, uzyskał tę, w cudzysłowie, odporność, czy stał się sam najbardziej drapieżnym zwierzęciem ze wszystkich w pewnym momencie, ale na poziomie jakby organizacji społecznej ta potężna agresja, która tam się wówczas wyzwalała, no musi, musi uzyskiwać jakiś rodzaj sublimacji i po to jest właśnie wojna. Jest takim zamierzchłym rezyduum z czasów dawnych, kiedyśmy walczyli z dzikimi zwierzętami. I oczywiście ona to bardzo precyzyjnie dokumentuje. To nie jest taka teza z kapelusza wyciągnięta, tylko dokumentuje to analizując pewne aspekty rytualistyki wojennej właśnie, symboliki wojennej i tak dalej, i No tak, znaczy Tutaj na pewno jest to coś, znaczy może to być wytłumaczenie, właśnie powstawania różnego rodzaju konfliktów czy ludzkiej agresji, bo no każdy gatunek musi mieć jakąś agresję, żeby po prostu się bronić przed jakimkolwiek zewnętrznym zagrożeniem, więc no nie wiem, czy to nie jest troszeczkę takie bardzo oczywiste wytłumaczenie, dosyć takiej oczywistej, oczywistej tezy. Natomiast to jak gdyby cały czas jest i wpisuje się właśnie w coś, co niesiemy w naszym materiale genetycznym. To znaczy jak gdyby wiadomo, że cechy, no i pierwsze prawo genetyki, zachowanie jest takie, że tak naprawdę wszystkie cechy są w jakimś stopniu odziedziczalne to znaczy wszędzie możemy zobaczyć jakiś większy bądź mniejszy stopień odziedziczalności, generalnie te cechy, mówimy, że tak w dużym uproszczeniu one co najmniej 50% to, jest, to, są, to są właśnie geny, jeżeli tam połączymy, bo niektóre cechy oczywiście to jest bardzo dużo wyższy stopień odziedziczalności, niektóre dużo, dużo mniejszy, ale jak gdyby jest to coś, co ponieważ jest zakodowane w naszych genach, no to jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, definicją naszego gatunku, więc no, tak, że agresja, którą, którą musieliśmy mieć, żeby się bronić po prostu przed, przed innymi osobnikami, osobnikami innych gatunków, czy potem innymi grupami osobników tego samego gatunku, na pewno gdzieś tam znajduje swoje, znajduje swoje, swoje miejsce. I tutaj oczywiście jest no dwie kwestie. Po pierwsze, to, że to się bardzo nie podoba ludziom. To znaczy, po pierwsze, kwestia to, że to, to zło może być w nas wbudowane i pewne mechanizmy, które są mechanizmami związanymi z już później społecznym nakłanianiem, czy znaczy może nie tyle nakłanianiem, przyczynami społecznymi agresji, jak chociażby na przykład, właśnie wewnątrzgrupowe, to co kto jest wewnątrz grup, grupy, kto jest na zewnątrz grupy, czyli taki naturalny mechanizm dzielenia na naszych i obcych w obrębie naszego gatunku. I dokładnie to, co powiedziałeś, czyli to, co powiedział Paul Bloom, czyli empatia ma być tylko i wyłącznie do naszych. Czyli nawet jeżeli tamci wyglądają stuprocentowo tak jak my, ale jakoś tam potrafimy ich rozpoznać. No, na zasadzie chociażby to, że po prostu wiemy, że to są osobniki z innej grupy, no to jak najbardziej to ta empatia działa do tych innych, ale ten mechanizm podzielenia. To jest moja grupa tam, to jest tamta grupa, jest bardzo głęboko ewolucyjnie wkopany w nasz układ nerwowy. I to jest bardzo głębokie, głęboka cecha ewolucyjnie. To znaczy, tak naprawdę w każdej, u, każdy, u wszystkich zwierząt społecznych musimy mieć taki rozdział. U mrówek nawet coś takiego występuje, one mają specjalne znaczniki biochemiczne, które uwspólniają sobie w obrębie jednego, jednego mrowiska. I w momencie, kiedy mrówka odejdzie od tego mrowiska, straci te znaczniki biochemiczne, to jeżeli wróci. Zbyt gwałtownie nie nabędzie ich od mrówek, które spotka ze swojego gniazda po drodze, to jest traktowana jako obca i zabijana. Więc te mechanizmy ewolucyjne do tworzenia, kto jest wewnątrz grupy, a kto nie jest wewnątrz grupy, są, są naprawdę bardzo, bardzo stare. Są dużo bardziej pewnie stare niż właśnie jakiekolwiek cechy związane właśnie z empatią, czyli z pewnego rodzaju tworzeniem dobrze współpracującej ze sobą grupy osobników. To dzielenie jest wcześniejsze niż, niż tak naprawdę łączenie. Do tego jeszcze właśnie za chwileczkę dojdziemy. Natomiast no, ludzie, a, czyli to jest ta kwestia, to że rzeczywiście te cechy możemy mieć wrodzone. Co więcej, te cechy możemy mieć w różnym nasileniu. To znaczy, to co powiedzieliśmy o tym, że mm, właśnie mogą być ludzie, którzy są mniej bądź bardziej empatyczni, mają. Mniej bądź silniej nas, 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 nasilony psychopatyzm bądź narcyzm, to bardzo często te cechy mogą być uwarunkowane genetycznie. Czyli nie rodzimy się tabula rasa, rodzimy się różni i ta różność wynika właśnie z działania naszych genów. Co więcej, nawet jeżeli potem mamy wspólne. Wychowanie, wspólne środowisko, to okazuje się, że my potrafimy kształtować to środowisko, tak? Tak jak wspomniałem, chociażby dobór kolegów, czy to, w jaki sposób nas traktują później, ponieważ przejawiamy pewne cechy. Ludzie niemili są traktowani niemi niemiło. Dzieci niemiłe są traktowane niemiło, dzieci miłe miło. W związku z tym tutaj ta interakcja dochodzi kolejny poziom. No tutaj możemy się odwołać chociażby do. Jednego ze słynniejszych właśnie badaczy tych, tego genetyki zachowania, czyli Roberta Sapolskiego, który no, cały czas mówi, że do tej pory jest ogromny problem z tak naprawdę mentalnością ludzi, którzy no, tej informacji cały czas nie chcą przyjąć, to znaczy, że możemy się urodzić z, takimi, z takim zestawem cech, które rzeczywiście będzie nas predysponował, że będziemy robili złe rzeczy. Że jesteśmy źli z urodzenia, bo tak może być. Także to jest coś, co jest rzeczywiście cały czas ciężką pigułką do przełknięcia. Natomiast no wiesz, no tak nasza, jeszcze... kultura, nasza kultura nas stara się przekonać, że możemy być każdym i że w ogóle żadne uwarunkowania, żadne ograniczenia nas nie dotyczą, jesteśmy wolnymi duchami które mogą się kształtować w dowolny sposób, no więc nagle tego typu przekaz no, idący w poprzek tej fantazji właśnie o nieuwarunkowaniu no, musi oczywiście być odrzucony momentalnie. No i problem jest, znaczy jeszcze pewnie te paręnaście lat temu, znaczy na no takie stwierdzenia to najczęściej człowiek był okrzykiwany niemalże faszystą i kimś, kto po prostu chce eutanazję wprowadzać, natomiast problem jest taki, że zamykanie oczu na pewne ewidentne prawdy no, kończy się zawsze źle. To znaczy, według mnie dużo lepiej jest przyznać się, że tak może być i skupić swój wysiłek na tym, co zrobić, żeby taką sytuację poprawić, żeby na przykład, no nie wiem, u osób, które wiemy, że mają pewne predyspozycje genetyczne i co więcej wykazują pewne. Cechy już, że te predyspozycje genetyczne zaczynają działać. Co możemy zrobić, żeby zmodyfikować ich zachowanie i w jakiś sposób ich ochronić przed tym, można powiedzieć, ich bagażem genetycznym? No to i wracam do tej trochę wolnej woli no bo na ile te osoby są rzeczywiście w stanie nie poddać się pewnego rodzaju, można powiedzieć, terrorowi genów, ale, ale jak gdyby, no, wracając, nie możemy. Mówienie, że wszyscy jesteśmy rzeczywiście idealnie równi, mamy ten sam zestaw, nie wiem, cech, co jest oczywiście na pierwszy rzut oka, jest całkowicie, całkowicie rzeczą nieprawdziwą. No to jest takie chowanie trochę głowy w piasek i zaklinanie rzeczywistości. Natomiast <coughs> pytanie jest oczywiście zawsze, co my możemy zrobić? Czy jesteśmy w stanie. Czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób modyfikować te, te determinizm, ten determinizm genetyczny i oczywiście w pewnym stopniu możemy, to tylko zależy od tego, w jaki sposób będziemy później kształtowali i dawali możliwość ekspresji takich cech, bo to jest nam chociażby taki słynny myślowy przypadek z na przykład z genem podatności na alkoholizm, no bo wiemy, że jest on rzeczywiście determinowany genetycznie i można mieć genetyczną skłonność do uzależnienia. Więc możemy założyć, że na mamy kogoś, kto ma no najsilniejszą możliwą predykcję genetyczną tego, że będzie alkoholikiem, ale będzie żył w środowisku, gdzie nie ma ani kropli alkoholu. On się nigdy nie uzależni, bo nie ma od czego. Tak? Czyli widzimy tutaj, że jego końcowy efekt, czyli czy się uzależni, czy nie, czy się nie uzależni, zależy oczywiście od genów, bo geny dają mu pewną Ale oczywiście może być tak. ale nie ma. Mm -hmm. Skąd wziąć tej, tej substancji konkretnej? Ale rozumiem, że może być tak, że pewne cechy, które wiążą się z tą predyspozycją, i tak tam u niego będą obecne. To znaczy, że pewne na przykład e, konfiguracje osobowościowe, które się wiążą z taką tendencją do uzależniania się, no one i tak będą obecne, mogą tak, się tak, przejawiać na, na różne inne sposoby. Nie? Tak, tak, Ta genetyka uzależnień jest też bardzo ciekawą ogólnie właśnie dziedziną, ponieważ szuka się pewnych właśnie wspólnych elementów, bo to okazuje się, że to nie, nie wszystkie uzależnienia oczywiście są jednakowe. My lubimy je wrzucać do jednego worka, ale oczywiście wie, sam wie, że to jest bardzo też złożony, złożona tematyka. No, i też podłoże genetyczne są bardzo, bardzo złożone, różnego rodzaju uzależnień. No dobrze, ale tu, tu chodziło mi właśnie o ten, ten taki punkt, że, że te geny jak najbardziej to jest coś, co najbardziej będzie wpływało troszeczkę na to, co się z nami dzieje, w jaki sposób, w jaki sposób się tworzymy, środowisko w pewnym ograniczonym stopniu, ale jednak w jakim stopniu może, czasami no bardzo silnie, nawet tak jak właśnie w tym przypadku, usunięcie tego alkoholu. Spowoduje, że ta osoba nigdy nie będzie alkoholikiem, bo nie ma jak być tym alkoholikiem. Ta cecha po prostu się nigdy nie pokaże. Tak jak mówiłeś, no oczywiście, może mieć inne cechy związane, ale, ale tu chodziło dokładnie o ten, ten alkoholizm. No dobra, to w takim razie yy, troszkę może o tych zewnętrznych, ale widzę, że czas podeszły, ale. Mów. Słuchaj, to, to ale wiesz co, bo tutaj jest tak ciekawie, że i, i tyle tego jest, że ja bym cię zaprosił do drugiej części tej rozmowy, jeśli nie miałbyś nic przeciwko, moglibyśmy ją kontynuować po prostu w przyszłym tygodniu jeszcze. Ale z przyjemnością. To znaczy, myślę, że dobrze się nawet stanie, ponieważ akurat w tej drugiej części jest jeszcze więcej do powiedzenia. O... No właśnie w związku z tym. Ale za, za, zakończyłbym innym pytaniem mhm. wobec tego, skoro mamy jeszcze przed sobą kolejną rozmowę na ten temat, na którą czekam z dużą niecierpliwością, bo te konteksty zewnętrzne są w ogóle niezwykle interesujące. Ale tak na chwilę zapytam cię niekoniecznie jako neuronaukowca, ale oczywiście także jako neuronaukowca. Czy nie masz takiego wrażenia, że skala i pomysłowość i jakaś taka właśnie upiorna bezinteresowność okrucieństwa, jakie ludzie potrafią zadawać innym ludziom i, i nie tylko ludziom. Czasami jest tak gigantyczna, i tak w negatywnym znaczeniu tego słowa, oszałamiająca, że wydaje się, że te wszystkie sposoby jakiegoś rozumienia, ujmowania tych spraw są jakieś nieadekwatne. Nie, nie masz takiego poczucia, że rzeczywiście myśmy osiągnęli jakąś absolutną wirtuozerię jako gatunek. Upiorną, ciemną wirtuozerię w tych sprawach. I, i, i jest coś w tym takiego naprawdę. Przerażającego. Hmm, to jest ciekawe. P znaczy, pytasz o wrażenie. Powiem tak. Y y y nie mam porównania z żadnym innym gatunkiem, który potrafi budować miasta, samochody, hmm. tworzyć komputery i tworzyć satelity. Bo nie znamy żadnego innego gatunku, który potrafi tak złożone rzeczy robić i który tworzy gigantyczne struktury społeczne, tak jak na przykład państwa. Więc nie możemy tego porównać. To znaczy, no tutaj, tutaj rzeczywiście to, to jest wyjątkowość Homo sapiens. Tutaj nasz gatunek, tworząc cywilizację, która wyszła poza nawet duże grupy osób, które ze sobą współpracowały i coś robiły i walczyły z innymi grupami, tutaj rzeczywiście nie mamy, tak naprawdę, wydaje mi się, punktu odniesienia. Czyli powiedzenie to, że no, tak jak powiedział Pascal, tak że ludzkość, ludzie to jest chwała i najgorsze też, no nie wiem, jak to się tłumaczy na polski Scamo of the universe, czyli właśnie tak zakała wszechświata, tak? Że jesteśmy tymi, którzy są najwspanialsi, a jednocześnie najgorsi we wszechświecie. No, ciężko jest powiedzieć. Bo trzeba by było porównać z kimś innym, tak? czyli z jakąś inną cywilizacją, która osiągnęła podobny poziom, no nie wiem czy technologiczny, czy, czy ilościowy, cywilizacyjny, żeby można było powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy wyjątkowi. Bo może są cywilizacje, które są dużo bardziej okrutne, albo są cywilizacje, które są dużo mniej okrutne, ale tutaj porównywanie nas do cywilizacji innych zwierząt, wydaje mi się, że nie jest trafne, a już w szczególności, jeżeli rzeczywiście przyjrzymy się na przykład naszym najbliższym pobratymcom, czyli szympansom. Szympansom zwykłym i bonobo, gdzie rzeczywiście bonobo, który jest dużo bliżej nas, jest gatunkiem dosyć pokojowym, z matriarchatem, który większość konfliktów i problemów rozwiązuje za pomocą seksu. Natomiast szympansy, no to... Tam jest gigantyczne okrucieństwo i tutaj jeżeli popatrzymy sobie na to, że właśnie szympansy lubią sobie robić zasadzkę na swoich osobniki z osobnych grup i rzeczywiście w sposób dosyć okrutny zabijają wtedy te osobniki, które się oddalą od stada, rozrywając je na kawałki i, i, i zjadając, no to nagle się okazuje, że jednak nawet ten najbliższy nasz pobratymca, ten niby jeszcze nieobdarzony iskrą... Człowieczeństwa bujające się na gałęzi potrafi być równie okrutny, i to równie okrutny dla osobników tego samego gatunku, tylko przynależnych do innej grupy. Więc tutaj nie wiem, czy możemy mówić o jakiejś totalnej wyjątkowości gatunku ludzkiego pod kątem cech wewnętrznych tego gatunku. Tak? czyli to okrucieństwo, które rzeczywiście było opisywane u szympansów, jest, jest naprawdę okrutne, tak, no, wyrwanie genitaliów właśnie tym osobnikom, którym się, których się udało, urw znaczy, którym się udało się ich upolować jak na takich wyprawach łowieckich na inną grupę. Natomiast na pewno z powodu tych wszystkich naszych zdobyczy cywilizacyjnych, no, mamy dużą. Dużą, dużą łatwość z zadawaniu okrucieństwa i, i niszczeniu innych osobników. Chociażby no, widzimy teraz właśnie w sytuacji w związku z sytuacją w Ukrainie. No, jak wiele wynalazków powstało tylko po to, żeby zniszczyć czyjś dom, żeby zniszczyć czyjś dobytek całego życia. No i to rzeczywiście może być może być przerażające i dawać ten, ten, to, to Słuchaj, poczucie, no, że są... dużo energii żeśmy na to zużyli i pieniędzy. No, są, są w posiadaniu ludzkości takie narzędzia, które pozwalają na to, żeby ludzkość zniszczyć całkowicie i to w bardzo krótkim czasie. Broń potęż, o, o potężnej sile destrukcji, oczywiście mam na myśli broń atomową, no ale... Historia ludzkości w ogóle obfituje rzeczywiście w... To, to właśnie nie obfituje, to historia ludzkości po prostu jest historią przemocy, przede wszystkim wojen i rozmaitych strasznych rzeczy, które ludzie ludziom i nie tylko ludziom robią. I to jest rzeczywiście może w ogóle jakaś kwestia z perspektywy ludzkiej historii dość egzotyczna, że my się temu dziwimy i my się... Tym jakoś strasznie przejmujemy i uznajemy to za jakąś metafizyczną otchłań, która się w ludzkości otwiera, no bo to przecież zupełnie z innej perspektywy, jeszcze na to patrząc, jest normalne, że tak się dzieje. No tak, to są oczywiście sprawy, których nie rozstrzygniemy, bo to są odwieczne, odwieczne zagadnienia, ale, ale myślę, że właśnie Twoja wiedza ogromna, neuronaukowa, dużo światła rzuca na to ciemne, skomplikowane pole. No i cieszę się, że, że będziemy te rozmowę kontynuowali za tydzień wobec tego bardzo ci serdecznie. Też się dziękuję. bardzo cieszę, ale to jeszcze nim zamkniemy, to, to, to jest Dobrze. takie dobre właśnie przejście. To jest właśnie dobre przejście, bo teraz powiemy o tym, za tydzień powiemy o tym, właśnie, co się dzieje w tych grupach, znaczy, jakie są dynamiki. Które mogą spowodować, że osobniki, które są dobre, które w tych wszystkich cechach nie złapały psychopatyzmu, nie mają silnego nasilenia tej ciemnej triady, które nie są pewnego rodzaju patologią, tylko wręcz są nawet w kierunku tych cech, które byśmy uznali za dobre, mogą nagle zacząć czynić bardzo złe rzeczy. Więc to jest to przejście, gdzie właśnie to, co na początku zrobiłem ten dychotom, tą dychotomię taką, że chciałem powiedzieć o czymś, co jest wewnętrzne i co jest zewnętrzne, więc tutaj będziemy to zewnętrzne teraz omawiali. Natomiast jeszcze jedna uwaga, bo powiedziałaś, moja wielka wiedza yy, neurobiologiczna. No ona nie jest aż tak wielka, ale zauważ, że w, Dobre, w ogóle tutaj żeśmy nie mówili o tej neurobiologii. To prawda, mówiliśmy w ogóle o nie psychologii, psychologii. Dokładnie, tam. dokładnie. I to jest pewnego rodzaju też może taka końcowa uwaga, że bardzo często się patrzy właśnie w kierunku neurobiologii, że ona da nam teraz odpowiedzi. Ona może dać pewne odpowiedzi, może dać pewne podpowiedzi, może wytoczyć, wytyczyć pewne ścieżki, natomiast ona w jasny sposób nie powie nam rzeczywiście, czy ta, jakie tam są przyczyny, ponieważ jeżeli tutaj dochodzimy do pewnego rodzaju takiej Wydaje mi się jednak uzasadnionej tezy, że mamy, pewien, mamy pewne cechy, które mogą nas pchnąć w kierunku właśnie pewnych okrutnych czynów samego wewnętrznego poczucia tego, że lubimy robić źle, bądź uważamy, że zrobienie źle jest po prostu dla nas korzystne. To w tym momencie to będzie miało przełożenie, te cechy na budowę naszego mózgu. Tak. Czyli tak naprawdę tutaj ten. To, co się będzie działo w mózgu, pomijając oczywiście pewnego rodzaju patologie, o których ty wspomniałeś. Na przykład, właśnie ten słynny przypadek tego, tego człowieka, któremu odrastał głos mózgu i on dopuszczał się wtedy. Wtedy znaczy gromadził, z tego co pamiętam, to chyba właśnie pornografię dziecięcą. Tak Poza takimi przypadkami, to znaczy, kiedy mamy rzeczywiście chorobę niezwiązaną z z podłożem genetycznym tej osoby, tylko po prostu ekspresje, cech, które są, powstaje mózg, który działa w jakiś sposób, no to to jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, ogniwo pośrednie. My możemy sobie się przeglądać, jak funkcjonuje mózg psychopaty. Natomiast jak gdyby, to, no wydaje mi się, że tam, jeżeli to nie jest jakaś choroba, która dotknęła jego mózg, no to jego mózg jest jedynie w, Wykonawcą pewnego rodzaju czy programu, czy, czy jest narzędziem, które wykonuje nieprawidłowo program, ale ta nieprawidłowość wynika właśnie albo z predyspozycji genetycznych, albo z tego wszystkiego, co się potem działo z tą, z, tą, z tą osobą. Czyli jak gdyby ten mózg nie jest przyczyną, tylko jest pewnego rodzaju narzędziem, korolatem. W związku z tym no tak, to, tej przyczyny będziemy to szukali jest... wcześniej. To jest jedna z tych tajemnic podstawowych. Dokładnie. Natomiast że się tego nie jest, da tak, wyciągnąć no, z anatomii, nie? Ale, ale tak. no, hardware i software generalnie, już tak, no, pozostając w tej poetyce, tak. i, i tu bardziej software niż hardware po prostu działa. Tak, tak, tak. I tutaj problem jest taki, że właśnie że ta konkluzywność. Samych chociażby badań neuroobrazowania nie jest duża. Jeżeli patrzymy chociażby na przykład pod kątem możliwości takiej stricte diagnozy, właśnie z zakresu medycyny sądowej, no to nie jest ona duża. To znaczy, w przypadku, jeżeli nie mamy jasnej, konkretnej choroby, guza czy, czy, czy jakiegoś innego uszkodzenia, no to tutaj ta sama konkluzywność z budowy nie jest, nie jest duża. I to może być błędu. Dobrze, to uczynimy wobec tego puentą, a za tydzień będziemy te rozmowy kontynuować w kontekście tych wszystkich zewnętrznych czynników, które mogą wpływać na aktywizowanie się złych zachowań, przemocy, agresji, okrucieństwa. Paweł Boguszewski był Państwa gościem. Dzięki bardzo. Dziękuję. No i do usłyszenia za tydzień, oczywiście.